Daj się golnąć 350. Słuchaj, ale zanim dasz mi się golnąć, to ja ci trzymam motor, a ty wsiadaj na niego, ci pokażę parę rzeczy. No. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Ale jak przytrzymasz, pomożesz? Z drugiej strony motor złap. A, dobra. Zakierę. No, problem z podjazdami. Masz problem z podjazdami. No to ustań. Podjazd. Chodzisz stojąc, jak wezmę. Nie. Podjazd robisz na stojąco. Trochę wychyl te kolano do tyłu. Nie tak, do tyłu. Tak? No, jeszcze do tyłu, jeszcze do tyłu. Jeszcze do tyłu kolano. A, tak. Tak, o. No. Jeszcze tyłek do tyłu. Ale nie zginaj w kolanach, na prosty. I palec. Nie coś takiego. Aha, dobra. Masz się wychylać do tyłu, kontrolować tył. Patrz, i taką pozycję też na tym. Aha, na hopkach, dobra, na tych dojazdówkach. Dobra, będę próbował. Ja ci pokażę, jak to wygląda tak. Tak jak ja będę jechał. I po prostu wiesz, bo ty na siedząco robisz ten podjazd. Cię rzuca strasznie. Na siedząco. Wszystko musisz robić na stojąco na razie. Żebyś... Na tym torze tak. No. Bo tu jest. No, jedynie do zakrętu robisz dosiad, a pokażę ci, jak dosiad robisz do zakrętu. Wsiadaj. A, ja? No, ty. A robisz nogę na zakrętach? No, wystawiam. No, ale jak? No to tak pozycja trochę? Na stojąco. Normalnie do tyłu. Co ty rozszerzasz te nogi? Trzymaj ten motor. Nie bój się, nic się nie stanie. Trzymaj go. Poczekaj, zaraz zobaczymy, czy on dobrze trzyma. Widzisz, tak masz trzymać, że motor cię nie buja, rozumiesz? Aha, no. Na boki, patrz, musisz go trzymać, jeszcze dalej kolana i wyprostuj nogi. O, tak. Musisz się rozciągnąć. Tak, i nogi mają cię boleć. I teraz tak, jak dosiad robisz, to dosiądź na bak, tak zakręcasz. I noga tu. Ale niekoniecznie, jak w leśnych jedziesz, jeszcze bliżej. Dobra. Jeszcze bliżej. No i teraz z nogą zrób. Skręcasz na tą. Dobra, jeszcze raz dosiad z nogą. Nogę wysuwasz przez ciebie, tak jakbyś chciał kogoś kopnąć, nie tak. Aha. Pierw noga, a potem dosiad. Tak. Aha. Noga, dosiad. Tak. Dobra, czaję. Sorry, że ci przekazuję wiedzę, że cię uczę. Znowu będę hejtować, że nie znam się, a tłumaczę. Poćwiczysz sobie, będziesz wiedział na początku. Ten tajnik bez nogi, to ci powiedziałem, to nie każdy wie, nie? Ustawiamy klamki. Dobra. Druga. Teraz druga. Tą też odsadzimy. I zobaczysz, będzie ci się lepiej jeździło. Dobra, stronę tak. Tak. Nie, no jeszcze go nie ustawiałem, bo jest. Pierwszy wypad dopiero. Jeszcze nie mam go pod siebie zrobionego. I wiesz, i wtedy tutaj patrz, masz lekki nacisk. Rozumiesz? Tak, no bo wiem. No i sobie wypróbuj teraz. Tak. Sprawdzimy podjazdy sobie. Tucho tam kładem też pojedziemy. Pojeździmy, podjazdy walniemy. No. Tucho. Ale no, napiję się wody. Dobra. Ty sobie przetestuj, ja tam zaraz przyjadę. Zobaczę, czy... Bo mi się dzisiaj od biegów odkręciło. Dobra. Dzisiaj jeździłem. Bo to jest krosówka, nie? Tak, no trochę spuścisz chyba. Spuść tego powietrza. Masz jakiś miernik, żeby sprawdzić? Nie. Dobra. Na czuja, wiesz? To zrobimy? Ile ty tam wczoraj? 1,2. 1,2 za dużo. Przód ile pompowałeś? 1,5. No to też spuść tam z przodu. No. Tak. No ja ci to zrobię. Jak nie miałeś doświadczenia, to nie wiesz. Patyczek jakiś tak, żeby to bokiem nacisnąć. Spróbuj, może wejdzie. A co, komuś to się urwało? No. Gdzie to masz? Tutaj, tu jest wentyl. Patrz, tak bokiem trochę. A już odkręciłeś? Tak. Nie wiem, może lepiej będzie jeszcze. No będzie lepiej, no. Będzie się kleiła ta opona, wiesz, do tego. Dobra, no. Mamy 1,7 chyba. Co masz? 1,7. O kurde. No to dużo masz, nie. Dużo mamy. No dobra, tak mówisz? Tak. I przód. Pamiętaj, że przód będzie mi rzucał się, jak ten, jak będzie mało. Nie, coś ty. Muszę w ogóle spuścić powietrze, bo mi wentyl zgięło. I go naprostować. Nie no, to już... Przód. Profesjonalny sprzęt.
naprzód. Tak gdzieś 0,8. Jestem bardzo zadowolony. Właśnie nie wiedziałem, nie mogę w internecie wyczytać, ile dokładnie spuszczać. Masz tu internet, ja jestem. No właśnie, jest internet, jest YouTube. No. Dobra, masz. Będzie git, mówisz? No. Zobaczymy, jak będzie kleić. Ci też... Czy masz rację? Dobrze. Ale ci siedzi to. Jak kasa pancerna. Co? Kurde. Co? Na węty. Dobrą stronę na pewno kręcisz? Przeciwną stronę z kasowym zegara. Nie, w ogóle nie kręci. Dobra. Jest. Dawaj. Dobra. Ty ja jedę na pojazdzie, to przyjedziesz z blokiem. Tak, sprawdzę paliwo, żeby mi się nie skończyło pod górkę. Dobra, jest. No, na biegu jest. 12 litrów ze sobą mam, jak coś. Łącznie 21 chyba mamy. No, to się nie robi. Bez kasku. Bez kasku. No, trochę. A kto bez kasku jechał? No, z kasku to bez kasku, nie wiem. Już któryś raz zakładzie wygrałeś, że ja bez kasku. Kurde, bez kasku to niebezpiecznie. No. No, ale na kole można po asfalcie, nie? No tak. Dobra. Już? Na kole tak, ale kurde, tu kamienie są. Tak, na asfalcie tak? Ci zedrzesz, jak już bez kasku, a kamienie są. Wśród mam półtora. O, to też trzeba spuścić. Dobra. No, to próba. Próba. Leć. Rękawiczki. Jestem ciekaw twojej opinii. O, dobra. No. Chyba tu się podgrzaje, bo pod górkę. Czuję, że mi się ślizga. Na przykład tamto na glinie, to na glinie nagle złapię się, że mnie wypierasz na plecy prawie. No może widziałeś, jak tam na kole wystartuje mi strzaszami nad górce, jak patrzyłeś. Tam, na tym wyskoku. Co, co? No to mi tak strasznie na koło bierze. Na glinę złapię, tak to wiesz, ślizga się. Aha, no tam, na tym wyskoku, to nagle mnie wypierasz na plecy. Dajda. To widzimy się tam na górkach. Tak. Dobra. Git! Testuj! Musisz mieć wlepę. Koniecznie na nowym sprzęcie. Ale my tu z Jerem się spotkaliśmy, się nie. Idę po wlepy. Zawsze w tym plecaku są wlepy. Pamiętajcie, możecie przybić do bleka i dostać wlepy. O kurde, mam, dobra, już myślałem, że nie mam. Są. Co chcecie? Filip Tomek, oficjalne przyklejanie na Katma. Smacznego i na Yamahę. To słuchajcie, zawsze te dwa konie będzie więcej. No właśnie, gdzie? Tutaj na filtr. Żeby chronił przed kurzem. Tak. Ja bym dał tu gdzieś. Tu? Tu. Ale tu będę zdzierał, bo to okleina będzie niedługo. Aha. No to trzeba zostawić. Aha, trzeba. No dobra. No to będą nowe wlepy. Nowa będzie. O, i tu będziesz wiedział, czy dobrze nogami motor trzymasz, wiesz? Właśnie, bo tu powinieneś mieć wytarte, gdzie ta wlepa jest, wiesz? Właśnie. Tu musisz. Tam dobra. Część motocykla. No. Teraz Olek. Gdzie? Kurde, co masz tutaj tego dużo? Kurczę, no. Na błotnik. A tu może? No. No. Tu będziesz miał odejście. Trzymaj. Zmianka. Jak Yamaha się sprawuje? Fajnie, przejdzie się zaraz. Dobra, a ja jechałem już nią? Nie. Nie jechałem tą Yamahą? No nie. To trzeba naprawić ten błąd. Właśnie. Skandal. Skandal. No to w sumie co, no. To za chwilę siadam, dobra? Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.